Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie taka krótka informacja dla Was. W dniu dzisiejszym nawiązałem współpracę ze sklepem internetowym drelektronik.pl. Jest to sklep elektroniczny internetowy, ale także stacjonarny. Znajduje się w Bytomiu, w markecie Tesco na Chorzowskiej, na Pasażu. Mamy w tym sklepie do zakupienia różnego rodzaju fajne, ciekawe elementy, które mogą nam się przydać w codziennym życiu, albo po prostu mogą nam w czymś pomóc w zmianie jakiegoś użytkowania. O, jakiegoś, dlaczego tak powiedziałem? Mamy tam radia samochodowe, głośniki, wzmacniacze, jakieś lampeczki LED-owe, napiloty. Wszystko to, co może zmienić nasze otoczenie na co dzień. Na przykład, o, lampeczka. Tu mamy kilka rzeczy, które akurat zabrałem do testów z tego sklepu. Na przykład taka lampeczka, żeby urzeczywistnić, pokazać, o co chodzi. Lampeczka wkręcana na E27, ale są też na G10 i inne pewnie gwinty. Lampeczka RGB z pilocikiem, 16 kolorów, możemy sobie tutaj pokombinować, jak sobie chcemy. Plus efekty, mocniej, słabiej, świecenie wyłącz, włącz. Lampeczkę sobie wkręcamy do jakiejś tam naszej lampy i za pomocą pilota sterujemy sobie jakimś oświetleniem w mieszkaniu. Bzdura, nie bzdura, ale takie gadżety są naprawdę bardzo przydatne, praktyczne. A skoro praktyczne, to mnie po prostu taka rzecz interesuje. Wsadźmy sobie z powrotem, a kosztuje to około 35 zł. I to, co ciekawe dla Was, już dzisiaj porozmawiałem z właścicielem tego sklepu na temat rabatów dla moich widzów, czyli dla subskrybentów kanału forumwiedzy.pl. 3% rabatu jest na wszystkie zakupy, jakie są w sklepie dokonywane. Może się zdarzyć jakiś pojedynczy rodzaj sprzętu, który będzie bez rabatu. Postaram się Was wtedy o tym poinformować, ale myślę, że nie znajdziecie takiego. Nie powinno tak być. Ok, więc takie różne gadżety, jakieś mierniki elektryczne, jakieś zaciskarki do kablów telefonicznych, do kabli sieci lokalnej, czyli logicznych. Co tam jeszcze? Jakieś rury termokurczliwe, czyli termokurczki, czyli takie elementy, które nakładamy na dwa złączone, zlutowane przewody i one zabezpieczają połączenie poprzez podgrzanie na przykład właśnie tej termokurczki i ona się tak przykleja do przewodu, dzięki czemu woda tam nie wpływa. Kable są po prostu zabezpieczone fizycznie przed jakimiś tam uszkodzeniami, jakimiś, nie wiem, z przepięciami, złączeniem z innym przewodem, z jakąś masą i tym podobne. Powinno się takie coś stosować. Pokażę Wam, jak to działa. Są też oczywiście różnego rodzaju złączki RJ11, przepraszam, jakieś przełączniki, włączniki. Jeżeli mamy na przykład jakąś lampę i nie mamy włącznika na kablu, możemy sobie tutaj zamontować. Co tam jeszcze? Złączki wago elektryczne. Wszystko Wam to pokażę. Są też, to co istotne, różnego rodzaju gadżety, które, tak jak mówiłem, mogą zmienić pewną rzeczywistość w codzienności. Znaczy zmienić, po prostu poprawić albo coś wnieść. I to naprawdę za bardzo małe pieniądze. Jeżeli jesteście kierowcami zawodowymi, wozicie rodziny gdzieś na wakacje, jeździcie sobie gdzieś, no nie wiem, macie obawy, że musicie zrobić długą trasę, ale żeby czasem nie zasnąć. Taka bzdura, ale to też było na wyposażeniu, to wziąłem to specjalnie, żeby Wam pokazać pewien zakres. Całego nie pokażę, a jest tego naprawdę sporo. Na przykład, o, zobaczcie, jak to działa. To jest takie urządzenie Wake Up, tak się nazywa. Dzięki temu urządzeniu kierowca nie powinien zasnąć. Co to znaczy? Wytłumaczę. Guzik włącz, zakładamy sobie na ucho i jedziemy. Jedziemy, jedziemy, fajnie, fajnie. Nie przeszkadza to jakoś. No jest po prostu dodatkowe urządzenie, takie drobne. Jedziemy i nagle przysypiamy. O, rozumiecie? Przechył notuje i w tym momencie zaczyna pikać głośno, dzięki czemu od razu się budzimy. Jeżeli już taki sygnał byśmy usłyszeli w czasie jazdy i nie było to by to celowe nasze obniżenie głowy w celu, nie wiem, wyszukania czegoś w schowku albo coś, no to znaczyć już na pewno znaczy tyle, że trzeba zjechać. Trzeba iść na parking, wypić kawę albo położyć się spać na parę godzin i dopiero kontynuować jazdę. Czyli jeszcze raz zobaczcie, jadę, jadę, jadę. O, albo jeżeli wszystko zależy od przechyłu, jaki mamy. Czyli na przykład jeżeli jedziemy, rozumiecie, o co chodzi. Dzięki temu szybko się budzimy i kontrolujemy, a nasi pasażerowie w samochodzie mogą nam jasno powiedzieć, zjeżdżaj na bok, a nie ryzykuj.
Tak więc takie różne urządzenia po prostu są dosyć praktyczne, bardzo niedrogie, 8 zł, jeszcze do tego 3% rabatu sobie możecie doliczyć. Może to nie jest dużo, ale myślę, że warto z rabatów korzystać, jeżeli są. I teraz o, taka niby też bzdura, ale tak praktyczna rzecz, że aż mnie zaciekawiła. Bluetooth Music Head, czapka Bluetooth do odtwarzania muzyki, do odbierania połączeń, do rozmów telefonicznych nawet. Jest oczywiście instrukcja Bluetooth 3.0, do metra mikrofon, jeżeli chodzi o dystans, litowo-jonowa bateria 100 mAh, 3,7 V, 60 godzin w czasie stand-by, czyli oczekiwania, i ciągła praca to 3,5 godziny, czyli na przykład ciągłe słuchania muzyki albo rozmowy telefoniczne. I trzy proste guziki: minus, play, pauzę, i plus, czyli ciszej, głośniej, play, pauza, ale także i przytrzymanie dłuższe, to jest następna piosenka, poprzednia piosenka, więc mamy tutaj sterowanie odtwarzaczem muzyki, z którym podłączymy to urządzenie. I teraz, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Już Wam mówię. Jak wygląda taka czapka? Zobaczcie, zwykła czarna czapka. Normalnie byście nawet, może większość z Was nawet nie wiedziała, że coś takiego gdzieś istnieje, że ktoś takie coś wymyślił. Albo przynajmniej, że jest to w cenie 75 zł. Naprawdę to nie jest dużo, jeżeli chodzi o tego typu urządzenie. Zawsze możemy oczywiście kupić stereo jakieś słuchawki Bluetooth, no ale one jakby nie było wystają. Możemy kupić słuchawki Bluetooth też bardzo fajne, na przykład Sony od Xfona testowałem, świetna sprawa. Słuchawki dwie, stereo, i tutaj tam taki element biały nam odstaje, i do niego tam sterujemy sobie muzyką. A smartfon jest też super sprawa, ale jednak gdzieś te kable są. A tutaj nie mamy nic, zobaczcie, żadnych kabli. Od wewnętrznej strony normalna czapka. Od zewnętrznej strony normalna czapka. Nikt się nawet nie orientuje, o co chodzi, poza tutaj tym drobnym wystającym elementem, i tutaj też drobnym, tego nie widać, o tak Wam powiem. To widać, gdy teraz na przykład przyglądam się temu. No i tutaj oczywiście te guziczki, które tutaj są. Jakby komuś przeszkadzały, to zawsze można mazakiem zamalować na czarno i wtedy już się nikt nie zorientuje, o co chodzi. I teraz tak, tu jeszcze mamy też złącze mikro USB, sprawdzam, tak, dzięki któremu oczywiście ładujemy baterię tego urządzenia. Zakładamy sobie czapę na głowę. Oczywiście na początku musimy sparować to urządzenie z naszym smartfonem lub tabletem. Ma też mikrofon, więc możemy odbierać połączenia i rozmawiać. Zakładamy sobie na głowę. O, mniej więcej coś takiego. Kiepsko mi w czapce, ale okej. I tutaj mamy te dwa głośniki. Tu nie będziemy mieli jakiejś super muzy na zasadzie jakichś basów albo, nie wiem, ekstra doznań. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że zakładamy czapę w tramwaju, w autobusie, nie zastanawiamy się, czy są jakieś kable, nie zastanawiamy się nad niczym, tylko po prostu posłuchamy sobie muzyki, przełączymy muzykę dalej, troszeczkę głośniej, ciszej, play, pauza i tyle. W tym momencie potem zakańczamy, przytrzymujemy sobie tam guziczek, chyba środkowy play, jak się nie mylę, przez dłuższy czas. Urządzenie się i wyłącza, czapkę ściągamy, idziemy do pracy. Wracamy z pracy, zakładamy czapę, ciach. Włączamy sobie oczywiście połączenie Bluetooth w naszym smartfonie, uruchamiamy, samo się łączy to urządzenie, powinno, i włączamy sobie muzyczkę i jedziemy sobie, jedziemy. Tak więc chodzi o praktyczność pewnych rozwiązań, jakie są implementowane w urządzeniach codziennego użytku. IDR Electronic właśnie ma sporo takich urządzeń. To jest akurat przykład teraz tutaj. Nacisnę sobie guzik środkowy. Zobaczyć, czy jest tu jakaś dioda, która by informowała o działaniu urządzenia. Oby nie, bo to wtedy już nie byłoby zbytnio dobre. Jeszcze sprawdzę, czy nie ma jakiegoś dźwięku. Prawdopodobnie urządzenie nie jest naładowane, więc. Nie, rozładowane to urządzenie jest, tak więc przytrzymanie play i pauzę, tak jak naciskałem na początku, przez 3 sekundy i to urządzenie powinno się otworzyć, znaczy uruchomić. Powinno być słychać. Znaczy powinno być słychać. Powinna taka niebieska jakaś dioda powoli tutaj gdzieś nam mrugać, ale jest rozładowane to urządzenie, więc.
Więc teraz Wam nie pokażę, przepraszam, ale to będzie test, to Wam pokażę. Czyli jednak nie doczytałem, przepraszam. Jakaś niebieska dioda będzie mrugać. Przypuszczam, że ona jest tutaj przy znaczku Bluetooth, no ale tak jak mówiłem, gdy kogoś by to denerwowało czy coś, to ja bym sobie tutaj czarnym mazakiem to zamalował i wtedy w ogóle by nie było, nikt by się chyba nie zorientował nawet, że mamy tutaj słuchawki w tej czapce. Tak więc jak widzicie, bardzo praktyczne rozwiązania. Ich, tak jak mówiłem, jest więcej. Postaram się Wam pozaprezentowywać, że tak powiem, jakieś różne ciekawe urządzenia od DR Electronic. Tutaj wizytówkę właśnie posiadam i mam nadzieję, że ciekawe urządzenia będą Wam mógł zaprezentować, a Wy być może będziecie chcieli sobie jakieś z nich kupić. Już teraz Was zapraszam do zajrzenia na tą stronkę www.drelektronik.pl. Co tam ciekawego jest? I tak jak mówiłem, jeżeli chcielibyście, żebym coś z tego przetestował, piszcie w komentarzu. Postaram się zorganizować to dla Was i pokazać, jak to działa, czy to jest po prostu praktyczne, czy jest warte po prostu swojej ceny, bo zastanawiacie się nad zakupem. Ok, z mojej strony to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć Wam.